Podjęłam decyzję o kandydowaniu, ponieważ chciałam pokazać młode pokolenie, które jest odpowiedzialne, które chciało pokazać taką świeżość w gminie, jak również zachęcić młodych do funkcjonowania i pokazania, że jest odpowiedzialne za swoje czyny w gminie Maszewo. Największym problemem, który dotyka Dębic, jest no niestety brak chodnika łączącym Bęczno i centrum Dębic, ponieważ Dębice są największą wioską w gminie i trasa jest bardzo oblegana nad morze, bo to jest trasa alternatywna latem do Kamienia, do Gdańska. No i niestety tutaj mogą być problemy, dzieci nie mają jak przejść, dorośli nie mają jak wyjść, nawet z wózkiem nie ma jak wyjść po prostu z dzieckiem. I druga sprawa, którą chciałam mocno poruszyć, to jest droga w fatalnym stanie między Dębicami a Maszewkiem. Zaliczam to, że jestem silną osobą, ukończyłam studia z dyplomem, na które sama zapracowałam. Mimo trudności w życiu, czasem smutku, czasem łez, dałam radę. I często widać uśmiech na mojej twarzy, a całą radość, która mnie otacza, przelewam mojej rodzinie i kochającej córce. Każdy od czegoś musi zacząć. Sama chcę spróbować własnych sił w nowej roli, iść po szczeblach coraz wyżej, zdobywać pewne cele, pokazywać, że młode osoby potrafią i są odpowiedzialne za swoje czyny, sumiennie realizować swoje plany, postanowienia. I nie chcę zabić Państwa głosów, Państwa decyzji do mojej osoby. A również chciałabym nakłonić młodych, żeby, tak jak wcześniej wspomniałam, chciałabym nakłonić młodych, żeby razem ze mną i razem z naszą całą jakby ekipą zaczęli współpracować. Zaczęli wspólnie uczestniczyć w życiu kulturalnym, społecznym. Tak jak właśnie wcześniej wspomniałam. Chciałam również nawiązać kontakty z większymi podmiotami gospodarczymi, żeby ta współpraca zaowocowała pomyślnie dla naszej gminy. Razem z innymi mieszkańcami z Dębic założyliśmy niezależny komitet wyborczy wyborców Porozumienie i Partnerstwo. I właśnie z tego komitetu startuję jako kandydatka na radną w okręgu numer 6. Kilkuletnia, bardzo intensywna praca w Radzie Sołeckiej pokazała mi, jak bardzo sprawy wiejskie wymagają dopilnowania i jak bardzo od tego, jak działają mieszkańcy, jak rozwija się wieś, zależy również rozwój gminy. Zależy mi na tym, aby poważnie podejść do spraw wiejskich, aby o nie zadbać. Stąd moja kandydatura. Nie ukrywam, że liczę również na to, że nastąpi wreszcie czas takiego zdrowego porozumienia i współpracy między ludźmi, budowania tego porozumienia i wykorzystania go dla dobra całej gminy. Chcę wykorzystać swoje siły, swoje umiejętności i swoją wiedzę do realizacji tego celu. Przede wszystkim musimy poradzić sobie z brakiem funduszu sołeckiego, który w wyniku programu naprawczego został zawieszony, a który bardzo wspierał naszą działalność. W związku z tym chcę stworzyć na naszym terenie stowarzyszenie, które pomoże nam pozyskiwać środki z zewnątrz. Uważam, że w gminie powinna zaistnieć taka komórka, która właśnie pomagałaby ludziom w tworzeniu stowarzyszeń, fundacji oraz pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Moim zdaniem powinna zmienić się również współpraca urzędu z radami sołeckimi. Rady sołeckie powinny być traktowane bardziej po partnersku.
Moim zdaniem powinny odbywać się cykliczne spotkania z radami sołeckimi w celu określenia, pokazania potrzeb wiejskich oraz ustalenia takiego realnego i długofalowego planu realizacji tych potrzeb. Wpłynęłoby to bardzo pozytywnie na integrację mieszkańców wsi oraz na różne działania oddolne realizowane na wsiach. Zakładam, że po okresie naprawczym będzie Fundusz Sołecki przywrócony, dlatego powinny się według mnie zmienić się organizacja wydatkowania tego funduszu. Do tej pory bywało tak, że sołtysi wielokrotnie musieli jeździć do gminy i prosić o pieniądze, które już zostały im przyznane. Było to bardzo demotywujące i takie upokarzające. Poza tym bolączki dotyczące poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Chodzi tutaj o chodnik z miejscowości Dębice do miejscowości Bęczno. Trasa jest tak ruchliwa, że osoby, które idą poboczem, no muszą uciekać do rowu albo chować się między drzewami, żeby uniknąć nieszczęścia. Podobny problem istnieje w Godowie. Tam istnieje natężony ruch tirów, nie ma chodników. Mieszkańcy czują się bardzo niepewnie, przemieszczając się po tej miejscowości. Duże oczekiwania też mieszkańcy Godowa mają co do budowy drogi na kolonie Godowo oraz na cmentarz. Poza tym, jeżeli tutaj chodzi o miejscowość Dębice, ważne jest doświetlenie przejścia dla pieszych na nowych blokach. Ważny jest również chodnik oraz przejście dla pieszych koło kościoła. Ta trasa, szczególnie latem, jest tak ruchliwa, że czy dzieci, czy pozostali mieszkańcy, chcąc przejść na drugą stronę, muszą właściwie przemykać pomiędzy samochodami. No i sprawa też zmiany nawierzchni, bo moim zdaniem już nie ma tutaj czego naprawiać nawierzchni drogowej na drodze na Maszewko i na Nastazin. No i takie marzenie tutaj Dębic od wielu lat, czyli prawdziwa wiejska świetlica. Co prawda mamy teraz remont ESP i tam będzie udostępniona salka, ale jest to mała sala, więc dalej wszelkie imprezy wioskowe no, muszą być organizowane na wolnym powietrzu. Następna rzecz, szczególnie dotycząca tych małych miejscowości, jak Maszewko i Godowo, ale wiem, że dotyczy to też innych miejscowości w gminie, to brak transportu publicznego, chociażby do Maszewa, tak? Mamy obowiązek szkolny do 18 roku życia, a dzieci, które chcą podjąć naukę dalej w szkołach średnich, no tak naprawdę nie mają jak się do tego Maszewa dostać. Stamtąd już byłoby łatwiej. Więc no, dobrze byłoby tutaj pomyśleć o zorganizowaniu jakiegoś busa czy autobusu, żeby te dzieciaki mógł zebrać i później przywieźć. Następna rzecz, następny problem dotyczy życia kulturalnego. Uważam, że Dom Kultury powinien być mobilny, że powinien docierać z propozycjami do wiosek. I tutaj na miejscu powinny być realizowane pewne działania. Oczywiście nie w każdej wiosce, nie w każdej miejscowości, ale na jakimś większym obszarze. Ostatnia sprawa dotyczy kompetencji przygotowania radnych do sprawowania swojego urzędu. Uważam, że dobra wola, którą na pewno wszyscy radni mają, nie wystarczy. Potrzebna jest jeszcze wiedza. Uważam, że powinny być, szczególnie dla nowych rad, prowadzone szkolenia dotyczące czy prawa budowlanego, czy prawa administracyjnego, tak? czy finansów publicznych. Część z tych oczekiwań no, wymaga pewnych nakładów finansowych, ale część mogłaby być zrealizowana poprzez udoskonalenie organizacji, planowania w ramach wydatków już prowadzonych. Moje małe sukcesiki składają się na ogólnie pojęty sukces życiowy, tak jak u większości osób. Moja rodzina, moja praca to mój sukces. Jestem nauczycielem 20 lat i dalej mam taką samą energię i chęć działania jak na początku. Ostatnio jedna nastolatka powiedziała mi, że jestem dla niej autorytetem. Myślę, że zawodowo trudno o większy sukces. Ponadto bardzo dumna jestem z pracy w Radzie Sołeckiej.
Sporo rzeczy zmieniliśmy, sporo rzeczy zrobiliśmy, chociażby doposażenie placów zabaw, a mamy ich 4. Również ogrodzenie tych placów zabaw, zakup sprzętu, zakup mundurów, doposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej, zakup sprzętu grającego, dzięki czemu oszczędzamy dosyć poważne pieniążki na imprezach wioskowych. Zakup dużej ilości sprzętu gospodarskiego i sprzętu AGD, zakup projektora, ekranu projekcyjnego, zakup materiałów na zmianę pokrycia dachowego w starej remizie. Tego typu rzeczy mogłabym cytować jeszcze wiele. Jako swój sukces uważam również bardzo sprawną i owocną współpracę z Kołem Gospodyń Wiejskich, założenie przeze mnie i prowadzenie zespołu Dębiczanki, prowadzenie wspólnie z panem Zbigniewem Szymańskim młodzieżowej drużyny pożarniczej, gdzie napisałam projekt pod tytułem Strażomania, dzięki czemu mogliśmy dofinansować naszą drużynę w hełmy i czapki. Moim sukcesem jest również współpraca z różnymi stowarzyszeniami, dzięki czemu możliwe było chociażby ostatnie nasadzenia tutaj u nas w Dębicach oraz różne projekty dla dzieci. Jako swój sukces traktuję również wieloletnią swoją pracę wolontariacką, społeczną, charytatywną oraz to, że potrafię namówić do niej również szereg innych osób. No cóż, jeżeli szukacie radnego, który będzie o Was dbał, to jestem. Jestem osobą aktywną społecznie od wielu lat. Nie zaczynam od teraz. Moje działania skierowane są w stronę wsi, ponieważ tutaj mieszkam, znam to środowisko i znam jego potrzeby. Uważam generalnie, że radny powinien być nie tylko wybrańcem zasiadającym w radzie i uprawiającym politykę, ale również osobą, która wpływa, inicjuje zmiany w swojej społeczności. Powinna to być osoba, która fizycznie jest tam obecna, bo tylko tak może poznać potrzeby mieszkańców, które przecież się zmieniają. Nie będę obiecywać Państwu wielkich rzeczy, które miałyby nastąpić w bardzo krótkim czasie, bo uważam, że to byłoby nie w porządku w stosunku do Państwa. Sytuacja gminy jest na tyle niestabilna, że tak naprawdę nie wiadomo, jak długo przyjdzie nam czekać na sukces. Ale to, co mogę obiecać, to to, że w bycie radną włożę całą swoją energię, siłę, wiedzę i umiejętności, aby dbać o Wasze dobro i bezpieczeństwo.